Jakiś czas temu mówiliśmy o surowcach, które mogą wesprzeć zdrowie naszego przewodu pokarmowego, a w szczególności naszych jelit. Jak się jednak okazuje, pula takich surowców jest znacznie pokaźniejsza i oprócz nasion chia czy też nasion siemienia lnianego, o podobnym, a nawet lepszym działaniu na nasze jelita mamy do dyspozycji kilka przykładowych babek, lecz nie chodzi o babki z koszyka wielkanocnego. Chodzi o rośliny z rodzaju plantago, które są dobrymi surowcami śluzowymi. Oprócz tego, że wspierają jelita, wykazują również pozytywny wpływ na zdrowie dla cukrzyków. Prócz tego, na tych, którzy borykają się z wysokim poziomem trójglicerydów, czy też cholesterolu LDL. W końcu babki różnego rodzaju wykazują również działanie prewencyjne w stosunku do niektórych nowotworów. Głównymi bohaterkami dzisiejszego odcinka są dwie tytułowe babki. Płeśnik oraz jajowata. Jednak jak pokazują badania, znaczenie prozdrowotne mają również inne gatunki babek. A pod nazwą rodzajową plantago skrywa się około 200 różnych gatunków. Zatem w dzisiejszym odcinku skupimy się na dwóch najpopularniejszych gatunkach i tylko pokrótce na końcu opowiem Państwu o innych, które również mogą mieć unikalne działanie na nasze zdrowie. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przejdźmy zatem do składu fitochemicznego i właściwości wybranych dla Państwa gatunków babek o prozdrowotnym znaczeniu. Pierwszą z nich jest babka płeśnik. Babka płeśnik, czyli Plantago psyllium, to jeden z popularniejszych gatunków babki, dostępny w postaci sypkiej, jako na przykład dodatek do jogurtu, lub też w postaci kapsułkowanej. Najczęstszym surowcem są oczywiście nasiona, które obfitują w śluzy oraz arabinoksylany. Niekiedy w obrocie, ale raczej rzadko, można spotkać łuskę babki płeśnik. W składzie fitochemicznym nasion znajdziemy również tłuszcze, proteiny i niewielkie ilości irydoidoglikozydów, które wykazują bardzo ciekawe właściwości i o nich powiemy w drugiej części tego odcinka. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie. Jak zatem działa babka płeśnik na układ pokarmowy, a w szczególności na nasze jelita? Śluz zawarty w nasionach tej rośliny posiada zdolność do pęcznienia pod wpływem wody. Składnik ten nie ulega trawieniu. Trafia do miejsca docelowego, czyli do jelita grubego, gdzie pomaga tworzyć łatwe do wydalenia masy kałowe, a oprócz tego wspiera perystaltykę jelit. Dzięki temu surowiec ten wykorzystuje się m.in. w postaci zaparciowej zespołu jelita drażliwego. Babka płeśnik ma jeszcze jeden dodatkowy potencjał prozdrowotny względem innych surowców, które są bogate w błonnik. Otóż jest dobrze tolerowana. Po jej spożyciu ryzyko nieprzyjemnego wzdęcia czy też uczucia pełności jest niskie, co zdecydowanie częściej ma miejsce przy nadmiernym spożyciu nierozpuszczalnego błonnika. Inną funkcją babki płeśnik jest wsparcie flory bakteryjnej w naszych jelitach. W skład flory bakteryjnej wchodzą bakterie kwasu mlekowego, które mają znaczenie dla naszego trawienia, odporności i funkcjonowania całych jelit. Składniki babki płeśnik bardzo wspomagają funkcjonowanie tych bakterii. A jaki składnik za to odpowiada? Są to polisacharydy, które stanowią dla bakterii prebiotyczny składnik. Prebiotyczny, czyli odżywczy. Błonnik rozpuszczalny babki promuje żywotność i namnażanie się mikroflory w naszych jelitach. Nie od dzisiaj wiadomo, jak duże znaczenie dla naszego zdrowia ma flora bakteryjna, poza tym dla komfortu naszego trawienia, ale także dla linii zaparcia, biegunki. Co jeszcze na temat babki płeśnik mówią badania naukowe? Jedno z nich pokazuje korzystny wpływ na poziom glukozy u osób zmagających się z cukrzycą typu drugiego. Po zastosowaniu tej rośliny zauważono u nich niższą glikemię poposiłkową, a także zauważono poprawę w ilości całkowitego cholesterolu i spadku cholesterolu LDL. Kolejne badanie potwierdza podstawowe założenia o wpływie hepatoprotekcyjnym, czyli ochronnym na naszą wątrobę, którego to zakres i siłę ochrony porównywano z sylimaryną, czyli składnikiem ostropestu. A jak być może wiemy, sylimaryna z ostropestu to jedna z najlepszych substancji dla naszej wątroby.
Badanie to przeprowadzono w 2020 roku na zwierzętach, które poddane były toksycznemu wpływowi 4-chlorku węgla na wątrobę. Stosowanie wyciągu z babki płeśnik potwierdziło ochronny wpływ, co potwierdzono m.in. badaniem histopatologicznym. Ochronne działanie babki płeśnik nie było wcale gorsze od sylimaryny. A jak stosuje się sypką babkę płeśnik? Najczęściej zalecana porcja to od 1 do 2 łyżek nasion, które dodaje się do około 150 ml wody. Po kilku minutach tworzy się wodno-śluzowy macerat, który wypija się i dodatkowo popija odpowiednią ilością wody. Kolejna babka, która wzbudza zainteresowanie swoimi prozdrowotnymi właściwościami, to babka jajowata. To jeden z popularniejszych gatunków, który bardzo często występuje w połączeniu z babką płeśnik. Podstawowym surowcem są nasiona, ale również czasami łupina nasienna. Połączenie obu gatunków, to jest babki jajowatej i babki płeśnik, określane jest jako błonnik witalny, który stanowi połączenie nasion płeśnika i łupiny babki jajowatej. Wracając jednak do babki jajowatej. Jej łupina jest bogata w śluz i związki polisacharydowe, czyli arabinoksylany, które odpowiadają za jej korzystne działanie na nasze zdrowie. W przypadku babki jajowatej wartym podkreślenia jest jednak fakt, że mimo iż oba surowce posiadają zdolność do pęcznienia, bo zarówno nasiona jak i łupina zawierają w sobie śluz, to jest m.in. pewna różnica. Surowcem bogatszym w śluz jest łupina w porównaniu do nasion. Sięgając do aptecznych norm surowców w kwestii łupiny nasiennej, możemy przeczytać, że wartość wskaźnika pęcznienia nie powinna być mniejsza niż 40, a z kolei nasion minimum 9. Widać zatem, że oba surowce, aby działać tak samo, muszą być stosowane w innych ilościach. Otóż nasiona pęcznieją słabiej w porównaniu do łupiny. Pod względem zastosowania babkę jajowatą stosuje się m.in. przy problemach z wypróżnieniem, mogą korzystać również z niego kobiety w okresie ciąży, pomocniczo w chorobach takich jak zespół jelita drażliwego, gdzie babka okazała się lepszym surowcem do stosowania niż odręby pszenne, a także w przypadku hemoroidów. Surowiec ten może wspierać także poziom cholesterolu. A w jaki sposób? Wiąże on kwasy żółciowe. Zawarte są w żółci produkowanej przez wątrobę, będące elementem trawiącym spożyte tłuszcze. Dzięki temu większa pula spożytego tłuszczu ulega wydaleniu. I tutaj taka krytycznie ważna informacja dla tych, którzy przyjmują leki na cholesterol. Naukowcy zbadali zależność między stosowaniem leku na cholesterol, jakim jest miwastatyna, należąca oczywiście do grupy statyn, w połączeniu z rozpuszczalnym błonnikiem babki jajowatej. Okazało się, że taka 4-tygodniowa terapia poskutkowała spadkiem całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, ale także apolipoproteiny B. Dzięki temu można potencjalnie obniżyć dawkę leku obniżającego poziom cholesterolu, tym samym ograniczając ryzyko jego skutków ubocznych. Poza tym z racji pęcznienia babka jajowata, podobnie jak płeśnik, opóźnia opróżnianie żołądka, co sprzyja dłuższemu uczuciu sytości, a także ogranicza wzrost poposiłkowej glikemii. Co jeszcze dobrego mówią badania o babce jajowatej? Oprócz tego, że korzystnie wpływa na wspomniany wcześniej poziom glukozy oraz cholesterolu, to ma znaczenie w prewencji niektórych nowotworów. Jednym z przykładów niech będzie kilkuletnia obserwacja. Od 1995 roku do 2000 populacji na terenie Hiszpanii. Co zaobserwowano w tym badaniu? Po jego zakończeniu stwierdzono, że niższe spożycie babki jajowatej wiązało się z wyższą śmiertelnością na raka jelita grubego. Za ten efekt odpowiedzialne były polisacharydy, które posiadają właściwości przeciwutleniające i, jak się okazuje, przeciwnowotworowe, co potwierdziły również inne badania z 2019 roku. Ale to nie ostatnia babka w dzisiejszym odcinku. Kolejna to babka lancetowata. Najczęściej dostępna jest w postaci słodkiego syropu. Podstawowym surowcem tej rośliny nie jest łuska nasienna czy też nasiona, ale liście, które zawierają w sobie wspomniane już wcześniej w pierwszej części irydoidy.
Związki te, jak i sam surowiec, mają znaczenie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Niegdyś była stosowana również w różnych nieżytach pokarmowych, a także łagodząco na rany. Dziś znamy ją przede wszystkim z ziołowego syropu na kaszel, który łagodzi związane z nim podrażnienia gardła. Ostatnią rośliną z rodzaju plantago jest babka azjatycka. Jak się Państwo zapewne spodziewacie, to kolejny śluzowy przedstawiciel z tego rodzaju. Jednak jest coś, co zwróciło uwagę naukowców w przypadku tej rośliny. Okazuje się, że zarówno nasiona, jak i liście tej rośliny posiadają immunomodulujące właściwości, które roślina zawdzięcza licznym polisacharydom. Co to w praktyce oznacza? Otóż roślina może wzmocnić odpowiedź immunologiczną poprzez stymulację i proliferację, czyli podział makrofagów, które działają w organizmie jak odkurzacz na różnego rodzaju patogeny. Każda z wymienionych roślinnych babek posiada szereg zalet, jednak należy pamiętać, że i one, na przykład w nadmiernej ilości, mogą nieco nam szkodzić. Na co należy zwrócić uwagę? Przedstawmy teraz standardowy i uniwersalny schemat przygotowania babek do spożycia. Pamiętaj, że po pierwsze spożycie zbyt dużej ilości babki może prowadzić do wystąpienia biegunki. Dobowa ilość babki jajowatej w odniesieniu do 8 farmakopei polskiej wynosi od 10 do 30 gramów. Po drugie, z racji, że to surowiec błonnikowy, należy pamiętać o właściwej podaży wody. Każdą porcję nasion czy też łupiny babki należy popić osobno wodą. Niedostateczna podaż wody może pogłębić problemy z zaparciami. Po trzecie, są to surowce śluzowe, które mogą spowolnić wchłanianie niektórych leków. Dlatego jedzmy nasiona babki 2 godziny przed lub po zastosowaniu określonych leków, które przyjmujemy na stałe. Po czwarte, ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące insulinę. Spożywając jednocześnie babkę, może nasilić efekt obniżający poziom glukozy, co u niektórych może przynieść objawy zbyt niskiego poziomu glukozy. I po piąte, są to środki o działaniu łagodnie przeczyszczającym. Zatem babki płeszczik czy też jajowatej nie należy stosować w przypadku niedrożności jelit, zarówno występującej, jak i przy podejrzeniu jej wystąpienia. Podsumujmy zatem. Co dobrego dla naszego zdrowia może zrobić spożywanie babki jajowatej, ale także babki płeszczik? Otóż oba surowce wspierają pracę jelit, mikroflorę naszego przewodu pokarmowego, co przekłada się oczywiście na prawidłowe trawienie. Oprócz tego są pomocne w okresowych i sporadycznych problemach z wypróżnieniem się, ale w tym wypadku należy pamiętać o zastosowaniu zwiększonej ilości płynów w ciągu dnia. Surowce te mogą stosować również osoby walczące z podwyższonym cholesterolem, chcące obniżyć swój poziom glukozy we krwi, a także zmagające się z problemami z zaparciami. Na tym jednak nie koniec. Gatunki te mają dużo więcej do zaoferowania, jak chociażby pomoc w prewencji niektórych chorób nowotworowych, posiadają właściwości immunomodulujące o ogromnym znaczeniu dla naszej odporności. Nie bez znaczenia są właściwości ochronne na wątrobę, porównywalne z dobrze znaną już sylimaryną. Lista ta nadal pozostaje otwarta, zarówno dla nowych właściwości roślin z rodzaju plantago oraz ich poszczególnych przedstawicieli, które, jak pokazują badania naukowe, mogą być źródłem nieco innych surowców niż tylko nasiona czy łupina. No cóż, my tu gadu gadu, a to już koniec. A ja się muszę zabierać za kolejny odcinek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.